Halo, halo, tu radiowe pogaduchy. Oglądacie radiowe pogaduchy. Radiowe pogaduchy, czyli spotkania miłośników, kolekcjonerów i renowatorów, starych radioodbiorników i telewizorów. Halo, halo, tu radiowe pogaduchy. Oglądacie radiowe pogaduchy. Szanowni Państwo, 1 grudnia 2022 roku. Dębica, Muzeum Regionalne. Wernisaż wystawy odbiorników z czasów PRL-u z kolekcji księdza Ryszarda Piaseckiego. Zapraszam na radiowe pogaduchy. Proszę Państwa, chciałem pokazać odbiorniki, które posiadam. Odbiorników wyprodukowanych po 1945 roku jest bardzo wiele. Nie jestem w stanie tego pokazać, nie wiem, czy ktoś jest w Polsce, kto posiada wszystkie odbiorniki z okresu chociażby PRL-u. Pewno nikt nie posiada, bo to jest rzecz niemożliwa. To, co wpadło w moje ręce, dzięki jakimś plotowi zdarzeń, kiedy ktoś mi przyniósł, gdzieś tam za jakieś grosze gdzieś nabyłem, prawda, to wszystko gdzieś tam lądowało w moich magazynach, że tak powiem, tu i ówdzie, a te magazyny nazywają się garaże. No i trzeba było przyłożyć je do tego, żeby wreszcie to pokazać. Pierwsza wystawa zmobilizowała mnie, nauczyłem się troszeczkę, jak to należy czynić, no i postanowiłem, że zrobię. Proszę Państwa, po wojnie tak się złożyło, że w zasadzie w Polsce były dwie wielkie wytwórnie radioodbiorników. Przed wojną, przypomnę, z tamtej wystawy, ja doliczyłem się około 27 wytwórców odbiorników radiowych w okresie międzywojennym. Tylu było w Polsce. Po wojnie jednak to się zmieniło. Zmieniło się z różnych względów. Wojna zrobiła swoje, zniszczenia, trudne już do odbudowania infrastruktury, które produkowały, zmiana granic, chociażby taki elektryk, który znalazł się już poza granicami Polski, elektryk z Wilna. Natomiast w Polsce zostało to, co zostało. Odzyskaliśmy ziemię zachodnie, odzyskaliśmy, czy otrzymaliśmy, może lepiej tak powiedzieć. I tam była wytwórnia w Dzierżoniowie, która się była wytwórnią Nory i taka marka niemiecka. I tam postanowiono rozpocząć produkcję. Powstała potem z tego słynna polska Diora. Drugi zakład, który właściwie był kontynuacją polskich zakładów teleradiotechnicznych, przekształcił się później na początku lat 50., właściwie 49-51, został zbudowany zupełnie nowy zakład, jako zakład radiowy imieniem Marcina Kasprzaka. Skrócie mówiony Kasprzak, to on się, ta nazwa pojawiła się wtedy, kiedy pojawiły się radiomagnetofony Kasprzaka, a wcześniej znany był to pod nazwą ZRK. Więc tak ona funkcjonuje. I właściwie tutaj mamy na tej wystawie odbiorniki tych dwóch wielkich wytwórni Polski. Oczywiście polskim pierwszym odbiornikiem powojennym, lampowym, no to był odbiornik Pionier. Tych Pionierów produkowano mnóstwo. I tutaj tak się udało mi znaleźć odbiornik radiowy, który był skonstruowany przez inżyniera Wilhelma Rotkiewicza. Tego, który skonstruował przedwojenny detefon, czyli takie radyjko na słuchawki przy pomocy anteny i uziemienia. I tenże inżynier znalazł się właśnie w Dzierżoniowie, tam go gdzieś zesłano, że tak powiem, bo wtedy był nakaz pracy. No i tam zaczął współpracować i tworzyć. Początkowo tam wytwarzano AGI w oparciu o licencję szwedzką. Tutaj mamy takie dwie AGI. One były produkowane i w Dzierżoniowie, i w Warszawie, ale bardzo szybko zakończono produkcję tych AG na rzecz odbiornika, można powiedzieć, bardzo popularnego, który miał zradiofonizować całą Polskę w tamtym czasie, odbiornika prostego, taniego, a jednocześnie dobrego. Te odbiorniki Pionierki, ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, jeździłem do dziadków i w domu miałem Mazura, Pioniera Mazura, to ten, który tam na słupku stoi, taki dokładnie, Pionier Mazur. Natomiast u dziadków był Pionier, ale taki czarny w obudowie, tutaj jest bateryjny, bo nie było prądu na baterię. I słuchało się właśnie tych odbiorników, by Państwo pewno z tymi odbiornikami się spotkali. Wyprodukowano samych Pionierów, wyprodukowano z tego, co udało mi się znaleźć przy pomocy przyjaciół. Prawie 2 miliony odbiorników wyprodukowano właśnie
okresie powojennym. Produkcję zakończono gdzieś w roku 1957-59. To są te lata, bo takie jeszcze szczątkowe produkcje były. Jak się rozpędzili, mieli za dużo na przykład skrzynek bakelitowych, to trzeba było te skrzynki jakoś do końca wykorzystać i produkowali. Tutaj mamy właśnie te menuety. One były bardzo popularne, z tego względu, że były takie kompakty. Miały gramofony. Na gramofony, no to oczywiście wtedy pamiętamy. Małe płyty na 45 obrotów lub, to co najważniejsze, ukochane, co posyłało się, pocztówkę z piosenką, prawda, panie Jacku? I pan Jacek, dziwię się, bo ma za dużo tych pocztówek, które tu przyniósł, to on utrzymywał te pocztówki od dziewczyn. Jak to było, panie Jacku? Ja zbieram po prostu. Pan zbiera, dobrze. To takie nawiązanie. A więc mamy. Ciekawe, oczywiście zróżnicowanie produkcji było dosyć trudne, dlatego że trzeba byłoby wdrożyć wiele działań, które no były kosztowne. Dlatego ograniczano się nieraz do zmiany obudowy, do zmiany wyglądu zewnętrznego, skrzynki, a konstrukcyjnie te radia mniej więcej były bardzo podobne. Mamy taki przykład radia Rondo, prawda? Mamy właściwie też to samo radio. Jedno ma taką podstaweczkę tutaj, już jest troszkę inne, oznaczone 62-12, a tutaj mamy bez podstawek 62-13. Więc takie mamy oczywiście rozrywki. No, tam na tym radiu dobrze się słuchało trójki, bardzo dobrze odbierało trójkę. I na dole macie Państwo wygląd, jak wygląda odbiornik właśnie z końcówki produkcji radioodbiorników lampowych. A więc widzimy wnętrze, można dotknąć, to akurat nie jest podłączone do prądu, nie jest jakieś cenne, więc można dotknąć, żeby mieć przynajmniej takie odniesienie, jak to wyglądało. Kasprzak oczywiście rozpoczął produkcję nieco później niż Diora. I wcześniej, pierwszym takim produktem to była oczywiście AGA, natomiast PZT, ona była tak oznakowana, bo w tym w Diorze oznakowywali ją bodajże T3, a tam my oznakowali ją jako PZT. I pierwszą konstrukcją zakładu Kasprzaka była słynna syrena, radio, które było bardzo często spotykane w naszych domach. Duże dosyć radio, dosyć ciekawe, troszkę takie stylizowane na radiach Philipsowskich. Philips taki domyślił między innymi te skale takie odstające, zewnętrzne. No więc właśnie troszkę tak chciano dorównać wielkiemu, największemu producentowi radioodbiorników w Polsce w tamtym okresie. Więc właśnie produkowano taką syrenę. To są stolice. Tych stolic ja mam pięć. Pięć różnych obudów, w zasadzie elektrycznie one były takie same, ale zmieniano wygląd, no żeby zachęcić do kupna. I tutaj mam taką najstarszą, to jest chyba najstarszy model stolicy, potem jest drugi model, potem jeszcze modele były dwa, troszkę się różniły, takie miały poprzeczne belki z takimi wstawkami mosiężnymi. No i to jest ostatni model, on kształtował się, on wygląda w ten właśnie sposób. No ciekawym radiem, bardzo pięknym radiem, to jest Rapsodia. Niestety nie była wyposażona w UKF, chociaż radio jest dosyć takie masywne, pięknie brzmiące, mające trzy głośniki, głośnik niskotonowy, średnio niskotonowy i wysokotonowy, więc dosyć to brzmi, to radio dosyć pięknie. No i Śmiertelne Tatry. Tutaj jest radio, na którym ja się wychowałem po Pionierze, to jest radio z mojego rodzinnego domu. Na tym radiu słuchałem wszystkiego, co się dało. Ja tutaj jeszcze przyniosę do tego radia gramofon, na którym słuchałem muzyki. On jest w tej chwili, bo czekam na rolki, bo te rolki się wydarły. Więc to jest moje radio z mojego rodzinnego domu. Dlaczego są dwie Tatry? To jest pierwsza Tatra, to jest druga. One się zewnętrznie nie różnią niczym, wewnętrznie są zróżnicowane. Na przykład ta posiada trzy głośniki, a ta już tylko dwa. No to trzeba było troszeczkę odchudzić produkt, a wziąć te same pieniądze. Chyba to tak wyglądało. To jest moje przypuszczenie. Nie wiem dokładnie, jak to wyglądało, ale tak przypuszczam. Oczywiście sztandarowym takim produktem Kasprzaka było radio Bolero. Niektóre półki są jeszcze puste, ale tutaj przyjadą radioodbiorniki już wnet. No nie, po prostu nie zdążyłem wszystkiego zrobić. Pan dyrektor zamówił 50 jest,
A natomiast no, okazuje się, że Pułek przygotował więcej, bo sądzi, że jestem hojniejszy. No jestem hojniejszy, tylko że brakuje mi czasu, żeby je przygotować. Ale w krótkim czasie one tutaj znowu zagoszczą. No i końcówka, tutaj to mamy Arkonę. Arkona była produkowana, bardzo dobre radio Goplana, jeszcze do tego wrócę. Radio jest maleńkie, one długo dużo nie kosztowało, chociaż jak na tamte czasy 1600 zł, to było trochę więcej niż pensja, prawda? Ale znakomitą ma czułość, chyba zachodnich stacji słuchało się na tym odbiorniku bardzo dobrze. Także zaraz tu zobaczymy. Wyszywce wyjęte z wojny domowej. O, tak. Troszkę tylko musi się nagrzać, jeszcze lampowy, do. Jedziemy, pokładziemy, zobaczymy, co to będzie grało. Co tam za... A podobne samotnie bez pani siedział pan. Spełki pan. Ale przecież... Co to nie pije, nie palił. A puszarał hiszpański walców, ten wytrawił i wszyscy śpiewali go tak. Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca, walczy nad panami, na tych panach. To są te słynne pocztówki, które otrzymywaliśmy. Proszę Państwa, odwrócimy się na drugą stronę. Tutaj jeszcze chciałem zaprezentować Kasprzaka. No, Kasprzak słynął ze szarotki. Kto miał szarotkę? Ręka do góry. Raz, dwa. Nikt więcej nie miał szarotki? Panowie! Także się chodzili na randki. Szarotką się chodziło na randki. Prawda? No ja jeszcze. Miałem kolibra. A kolibra, a to już późniejsze czasy. A, młody chodzi, chodzi lachowiec. Szarotka. No szarotka zawojowała wtedy Polskę. Ja pamiętam, chodzono z tą szarotką po ulicach. Produkowano dwie wersje. Dwuzakresowa była tańsza. W 61 roku kosztowała 1050 zł. Trzyzakresowa była droższa o 150 zł. Więc tutaj mamy dwie. Dlatego, że produkowano w różnych kolorach. Zasadniczy kolor to taka kremowa była, ale były też serie niebieskie, zielone, czerwone, jakieś tam inne było. Nie wiem, ile ich było tych serii kolorystycznych, ale ich było bardzo, bardzo wiele. Tutaj mamy też produkty takie bardzo popularne, Radio Atom, Radio Iris. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na Radio Figaro. Radio Figaro zostało skonstruowane na zamówienie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był trzeci zjazd w 1958 roku i wtedy dla uczczenia tego zjazdu, bo zawsze zjazdy czczono, prawda? Pamiętamy? Kto nie pamięta? Wszyscy pamiętają, no to lekcja historii zdarza. Więc mianowicie produkowałem bardzo skromne radyjko, bardzo proste, trzylampowe, sieciowe, bardzo pięknie grające. Ja pamiętam, mój wujek miał takie radio, był krawcem, więc szył sobie przy tym radiu. To radio gdzieś tam zawsze mu towarzyszyło i tutaj mamy to radio. Ale ciekawostka jest taka, opracowane jak to zwykle było w socjalizmie. Opracowano i egzemplarz jakiś tam pierwszy, czy drugi, czy trzeci pokazano towarzyszom na trzecim zjeździe, ale produkcję rozpoczęto dopiero w 1960 roku. Więc ten pocisk był oczywiście, wiadomo z jakich względów, my wiemy jak to wszystko wygląda. Ale niemniej jednak radyjko, jeżeli chodzi o strony technicznej, no i historycznej, weszło do mojej kolekcji, cieszę się z tego radia. I co jeszcze? Tutaj mamy tutaj pierwszy polski telewizor, bo tak zamykamy tę wystawę, od radia przeszliśmy do telewizji, prawda? Dzisiaj telewizory, jak kiedyś w latach 50. królowały w naszych domach radioodbiorniki, przychodziło się słuchać audycji, jeżeli się radio tam zepsuło, czy coś, czy sąsiad miał lepszą antenę. Tak potem już przyszło przychodzić na telewizję. Chodziliśmy na telewizję, prawda? I tutaj mamy telewizor, pierwszy polski telewizor. Dlaczego mówię pierwszy polski? Jeżeli sięgniemy do Wikipedii, czy gdziekolwiek indziej, będziemy mieli, że pierwszym polskim telewizorem był telewizor Wisła. Ale to była konstrukcja radziecka, radzieckie części. Chociaż notabene trzeba powiedzieć, że obudowa była ładna. Taka dosyć wymyślna, z taką bramką. Więc to było dosyć piękne, ale to było mimo wszystko radzieckie. Natomiast pierwsza polska konstrukcja to jest właśnie Belweder, warszawskie zakłady telewizyjne. I żeby ten model telewizora, on jest funkcjonujący, żeby go, że tak powiem, przywrócić do życia i do wyglądu, to musiałem znaleźć trzy telewizory. Jeden, wiecie dlaczego? Bo nie miałem tej klatki z napisem. Jeden to tylko dla klatki z napisem. Ale tak to jest u kolekcjonerów. Więc to mamy, jeszcze tutaj ma być, co tutaj stało na tej serwetce? Szanowni Państwo,
Zagadka. Co ma stanąć na Belwederze? Zapraszamy na radiowe pogaduchy. Tam otrzymają Państwo odpowiedź. Jeszcze jedno muszę powiedzieć Państwu, jak będziecie obserwowali, niektóre te odbiorniki, czy większość tych odbiorników na klampie, czy na górze, na górnej desce ma takie kółka. Wiecie, od czego są? Drogie Panie, to jest znak naszej miłości do odbiorników. Lepiej, żeby kot siedział, ale... Tak. I tutaj mamy pionier Mazur, oczywiście, nie wiem co odtwarza w tej chwili. Postarajcie się zebrać jakieś tam audycje z tamtego okresu. I nie wiem, uda mi się to wstrząsnąć, chyba mi się uda. Uda mi się. Jak będzie pokrętło? No, to klimaty są, klimaty lat 50., 60. Ale to Staśmy leci. Nie, zapetruj. Plansze opisują, prawda, tak pokrótce historię jednego, drugiego zakładu i w ogóle czasy, jak ja to postrzegam, prawda, powojenne w produkcji radioodbiorników. Proszę Państwa, tyle mogę wyjaśnić i jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem na te pytania. I jeszcze ktoś mi tu pytał o oczka magiczne. Tak, one były w większości wyposażone w oczka magiczne. To były tak zwane elektronowe wskaźniki dostrojenia. Tam jest taka płytka z luminoforem. On się świecił. Jak intensywnie listki się schodziły, to znaczy, że dostrojone. Jak się nie schodziły, to był taki bajer właściwie, bo dostrajało się w zasadzie na słuch, a nie na oczko, ale to oczko do nas migało i stąd nazwa, nie mówi się od lato lampa elektronowa, to jest lampa elektronowa, tylko mówi się magiczne oczko. I to jest magiczne oczko i właśnie tak to postrzegamy. Cieszę się, że Państwo są. Rozpowiedzcie, niech młodzi przyjdą, niech zobaczą. Pan dyrektor tutaj liceum, myślę, że zrobi ze 4 wycieczki tutaj, prawda, zachęci młodzież, żeby nie patrzyli tylko w swoje małe ekraniki, ale także, żeby spotkali się z tą historią, która nie jest taka odległa. Nie jest taka odległa, a ważna. Tym bardziej, że jak Państwo widzicie, poprzednia wystawa pokazywała, i ja słyszałem, jest zachwyt nad wyglądem, czyli tak zwanym designem odbiorników radiowych. Dzisiaj widzimy, że powojenna historia też pokazuje piękno tych odbiorników. Producenci starali się jak mogli, żeby zrobić dobry produkt, żeby pokazać, żebyśmy się nie wstydzili, żeby to był mebel, żeby nas to cieszyło, żebyśmy tego nie wyrzucali. No i tak, że tak powiem, te odbiorniki dzięki temu, że były piękne, pozostały w dalszym, bo szkoda było wyrzucać, no dzięki temu docierają do rozmaitych kolekcjonerów, którzy je przywracają do życia, do jakiejś tam świetności. I oczywiście no nie oczekujmy, że będziemy mieli radio idealne, błyszczące, tak jak z fabryki. Takiego czegoś to nie ma. Natomiast każde ma skazę, że tak powiem, upływu czasu, coś brakuje, coś wytarte, chociażby to radio tutaj u góry, powycierane. Trudno, no takie musi być. Nie ma na to rady. My, proszę bardzo, sobie porównać zdjęcia, jak mieliśmy 20 lat, jak mieliśmy 50, jak mamy 70, prawda? Zupełnie to inaczej wygląda. Więc dlatego miejmy to również na uwadze. Słucham pytań. Księże Kustoszu, a czy w którymś z tych radiowników słychać jeszcze zakłóca niewolnej Europy, czy już... Niestety zakłócarki już skończyły swój żywot w 80, nie wiem, 9 roku, panie Wojciechu. Były na Mazurach, były takie dwie potężne tam gdzieś były zakłócarki, więc chyba skończyły i nie zakłócają. Spróbujemy włączyć te odbiorniki, niektórzy, żeby się Państwo posłuchali. Jeszcze jedno do obydwu panów. Proszę bardzo. Czy te kołoźniki to takie quasi radio, które było rozpowszechnione w zwartej zabudowie w miastach, czy to było radio, czy jak to traktować? To nie było radio. To była sieć Radio Węzłowa, dokładnie. To było Radio Węzeł. Radio Węzeł to nie jest radio, dlatego że tam był pan skazany na słuchanie tego, co aktualnie było puszczone z centrali pocztowej. Ja mam taki rozbudowany, ale taki radiowęzłowy taki zestaw, gdzie między innymi jest montowane oto radio Virtuos, z tego tam nadawca ustawia jakąś falę i transmitował. Był tam magnetofon, bodajże tonetka była.
I gramofon do odtwarzania muzyki. I one służyły w zakładach pracy. Oczywiście to nie były te sieciowe, duże w miastach, bo one troszkę inaczej wyglądały. Tam był problem ze wzmacniaczami, których było wiele stopni, bo to napięciowe, żeby to wystarczało, prawda? Na koniec ulicy. Tak, na koniec ulicy, czy tam, żeby ogarniało, że tak powiem, jakiś tam rejon. No więc to nie była jakaś moc nieskończona, tylko no wiadomo, trzeba było tam jakieś obliczenia. A więc tak to wyglądało i tego nikt nie kolekcjonuje. Oczywiście są kolekcjonerzy, którzy kolekcjonują te tak zwane kołowoźniki, ale ze względu na formę, bo one miały różną formę i to jest na pewno do kolekcjonowania, ale to nie jest radio. Halo, halo, tu radiowe pogaduchy. Oglądacie radiowe pogaduchy. Radiowe pogaduchy, czyli spotkania miłośników, kolekcjonerów i renowatorów, starych radioodbiorników i telewizorów. Halo, halo, tu radiowe pogaduchy. Oglądacie radiowe pogaduchy.